Cześć wam, dzisiaj jest Wizu Wizualnie, ta gra nazywa się Secret World Legends i jest ze mną Madzia. Cześć. I Misiaki. Heja. I myśmy się troszkę zaplątali, nie wiemy jak z tej sytuacji wybrnąć. Na tej zasadzie co w bajce Książę i Żaba, tak? Czy to inna bajka? Że to była, nie, to z Sekcją Żaby to są lekcje w szkole w Ameryce, a... Niestety. Ale blisko! Blisko! Nie wiem, to jest chyba jedyna bajka Disneya, którą nie oglądałem, więc nie jest to... Ja jestem bardzo do tego z bajkami Disneya nowymi, więc... Czekaj, bo to fajnie też wygląda, jesteśmy takim... Nie, tylko potworem. Widać około 5 pośladków. A nie, to ja widzę ładnie 3. Właściwie, nie. Z mojej perspektywy widać 4 pośladki, ale 3 rowy. I nie mamy rejestracji na motorkach. To jest straszne. A Ghost Rider miał? Bo nie wiem. Chyba nie. Chociaż swoją drogą Hagrid mówiłby na nas teraz puszek, więc no. O, Jezu. Tak. Tej wersji się będę trzymał. To może robimy tak. Plan jest taki. Madzia, prowadzisz, ty sobie zwiedzasz i jedź gdzieś. My będziemy za tobą jechać i postaramy się, żebyśmy nie ginęli. A oprócz tego będziemy mówić o rzeczach, które do tej gry w najbliższym czasie zostaną dodane. Szczerze powiedziawszy, z Misiaki liczyliśmy trochę, że update będzie... miałby być przedwczoraj, tak. Juhu! Dobra. No to... Tak, tam. Nie tam. Juhu! Chyba tam. Muszę na mapy zobaczyć. Tak, tędy. Tędy, dobra. Dobra, bum, bra, bum, bra, bum. Czemu ten speed nie ma jeszcze drugiego speeda na motor? Jest do kupienia. Za prawie realne hajsy, to znaczy da się te hajsy wyfarmić, Aurum. Ta kasa, która... Nie, drugi speed był za Miles of Favor. Tak, racja. Czyli był chyba dopiero za Aurum, albo trzeci jeszcze był za Miles of Favor, a czwarty był... Patrz, jedynie sprzedają. No... I tutaj wydaje mi się... Za 20 dolców są za zdzierstwo. Ale one są nawiedzone. Wtedy nie. No zobacz, ta Giant gigantyczna jest za 20, a zwykła jest za 7. Znaczy zwykła to jest za 10, a taka malutka to jest za 7. To i tak zdzierstwo. Nadal zdzierstwo. Tak. Amerykańskie ceny, ich stać, no. No. A co to za egzorcyzmy się odprawiają? To są Orochi. I... To po nich właśnie sprzątamy. Tak. To jest taka... Aha, my tam dalej nie możemy. To znaczy, teoretycznie możem, to znaczy tu, nie, do tych możem. Nie, bo ja myślałam, że do innego świata się przeniesiemy tam za tym. A nie, tu jest koniec, tu jest blokada, nie da się przyjechać dalej, dobra. Oni to zablokowali. Jak chcesz, to możemy, masz te questy dostępne któreś, czy one są od levelu? Pamiętam, to były chyba od levelu 12, jak ja ostatnio tam byłam. Okej, okay, to nie ruszamy. Pamiętasz, tam klasterka zbierałam. A tak, tak, faktycznie było, rozmawialiśmy o tym. Mhm. To jedziemy na nawiedzony most, gonimy Madzie. Madzia nam w tym momencie nieźle nas odstawiła do tyłu. Zaraz zmienię speeda na dwójkę. Nie będę złośliwy. Nie cheateruj. Nie ma cheaterowania? Nie cheaterujemy dzisiaj. Moment, przejadę im po samochodzie, żeby pokazać swoją wyższość. Co dają? Gdzie? Tutaj? O, jest assignment. Jedziemy na dół? To the work of coś tam. Gdzie? Tam? W życiu? No może być tu pod mostem i w lewo. Co daje pod mostem? Bezdomnych? Czy tu gdzieś pod mostem jest któraś klasterka do złapania, ale nie wiem, czy pod... A to przecież też tu ostatnio byliśmy. Tak. I też ja już wciągłam. A, no to znaczy, spoko. Nie było wtedy klasterka. Czemu on tu stoi pod drzewem śmierdzi? A, żygał mnie jeszcze i to jest taki rasowy żul, to znaczy Menel. Już cię gonię. O czym to my mieliśmy? Aha, o aktualizacjach. Jak... Update'cie. Tak, Madzia, biegniesz. No bo czekam na was, nie? Co będzie było, że nas odstawiłaś. Tak, no. To tak. Ja się wzięłam do serduszka. To tak.
No. No tak, ja jestem noobem i ja nie wiem, co się dzieje, więc oni opowiedzą, jaka jest aktualizacja. Co? Nie. Aha, dobra. Okej, okay, tak też możemy to rozegrać. Nie, bardziej mi chodziło o to, że ostatnie aktualizacje, które były, to były głównie fabularne i dodawali, wiesz, tam fabułę na końcu rozgrywki, czyli przesuwali ten koniec, czyli masz coraz więcej do przejścia, a teraz zbliża się update, który nie dodaje nic nowego z perspektywy questów i misji i fabuły. I będą dodawane ulepszenia różne fajne, czyli mapy będą lepiej działały, wiecie, tego typu takie rzeczy, które na co dzień z nich korzystacie, tam celowanie, ustawianie buildów, zmienianie stroi, to wszystko ma być tam poogarniane, więc ten. Tutaj da się przejść, jest przejście do kolejnej mapy, jak masz ją odblokowaną, ty jeszcze ale nie ja będziesz miała. Ale ja po trupie jeżdżę. A, ty go... Okej, okay, dobra. A to jest policjant, to wiesz... No i tak jest martwy, to co? A to się po martwym nie można. A tu nie można przejść. Znaczy tu można, ale tam później będziesz mogła przejść. Aha. Bo ja nowym jestem. Tak. Ja omijam tego gościa leżącego na ziemi, bo on jest policjantem, a niebieskie życia się rachują, więc no. Smurfowe? Tak, smurfne życia są wyrachowane. A co tu dają? Co tu dają? Tu jest Morning Light. To jest taka sekta, która wierzy w magię. O! I oni są tacy wiecznie nabakani, narąbani tak. I ogólnie... Boże, to jak taksówkarze w Poznaniu. Tak. To, dokładnie to. Taki zjazd małych satanistów, nie? O, klasterka. Bo oni niby są za wiecznym zbawieniem, wiecznym światłem, ale ogólnie to jest banda zrąbańców, którzy ten maczają swoje paluszki w rzeczach, o których nie mają pojęcia. Takie coś jak politycy. Aha. Tylko ci się częściej myją i mają tańsze garnitury, ale tak poza tym to podobne. Jo. Jo, jo, jo. Mają Kassandrę na swoim wyposażeniu. Tak, mają babkę, która się nazywa Cassie. To my z Misiaki podejrzewamy, że to jest Kassandra, ta Kassandra, wiesz, z greckiej mitologii. Mi się z tym świrową z Simsów skojarzyło. O. A, okej, okay, dobra. A! Jak ja? Rozumiem, że już martwe. Nie, ich tu nie było, to ci się wydawało. To było całkiem ten. Co tam rgawa? To sobie tak okrzyknęłam, co by gardło oczyścić, nie? Tak, kłaczek. Nie, powinienem Czubakę podnieść, jako że kłaczek. O, jest. Ła, wbiłem się w samochód. I będą takie fajne cusie teraz dodane, Madziu, jeżeli chodzi o levelowanie, bo ty jeszcze się chyba nie zabrałeś za levelowanie broni, nie? Nie. Coś mi się postać zbudziła. No, to teraz będą dodane takie. Ja to nie do końca ogarnąłem, to jak mi podpowiesz, co źle mówię, to będzie spoko. Z tego co zrozumiałem, teraz jak się będzie levelowało broń, to część expa nie będzie. Czy część expa będzie przechodziła na zapas czy coś? Jak oni to mieli rozegrać? Byście mnie tu zostawili. Jeżeli, powiedzmy, nie wiem, levelowało się pistolety i na przykład ja mam pistolety główne założone, pomarańczowe, na trzecim levelu, ale mam w plecaku jeszcze założone, raczej mam w plecaku pistolety na szesnastym levelu zielone. Jak ja bym teraz Krugera znalazłam. Moją broń o te pistolety z plecaka, exp, który się już na nich nabił, by przepadł. Ale mają zrobić tak, z tego przynajmniej co ja zrozumiałam, że ten exp nie przypada, tylko tyle faktycznie, ile jest wylelowana broń, chyba nie wiem, jakieś 80% z tego, czy tam coś około, chyba nie wszystko, ma to zostać dołożone do tej broni, którą będziesz levelował. Spoko, innymi słowy, jakoś, mniej tak, ten. Jakoś to tak łapotologicznie wytłumaczyłam. Widziałeś Wizu? Tak. Freddy'ego Krugera znalazłam. Czekaj. Ale podejdź tutaj, zobacz, jakie on ma oczy. Z bliska musisz. Czekaj, robię się na kopię tego gościa. Okay. W ogóle, czy to jest nawiedzony dom? Ten dom nie, ale są tu nawiedzone domy. Nie, bo ostatnio gdzieś oglądałam, późno w nocy leciało program Duchy na, nie wiem, BBC Style chyba? Czy live? W każdym razie jest to nawiedzonych domach i właśnie o tak wyglądał nawiedzony dom. Tak pytam. Mówisz? Ale to taka stylówka chyba, w Ameryce mają tego pełno, przynajmniej tak sobie wyobrażam Amerykę. Trafiasz gdzieś do Arizony, idziesz do sąsiadki, nie wiem, po cukier, a tam wiesz, takie yeti. No. Czuję wszystkim, którzy to oglądali, mają słuchawki wyłączne. Na przykład my.
Tak. Już pojedziemy, nie będę. Pojedziemy. No dobrze, no, już jedziemy. Nie będę, no. Już będę miły i grzeczny. Wizu, to nie jest ASMR. Wiem. Co to dają? Właśnie. A po co karnister? Poliwam. Żeby zrobić boom. Aha. A tak, już raz wysadzałam. Tak, tak. W ogóle, kurka, w tej grze można by robić wyścigi, nie? Yep. Macie się bawi. No powiedzieliście, że mam latać dzisiaj o sobie i się bawić, no się bawię. No ba. Ba. Nie, my tak zainteresowanie patrzymy, co wymyślisz, co zepsujesz, tak. Takie. No ja tutaj już dużo znam, to wiesz, trzeba mnie jakieś na nowe miejsce, gdzie nie znam. Tak, tu musimy trochę fabułę przeklepać, żebyś na drugą mapę miała dostęp. No. Aha. Między nagraniem spokojnie, my cię wyciągniemy do grania. Tak. O, dziękuję za kejsze, Madziu. No proszę. A tu co dadzą? Tu jest przejście na następną mapę, czyli to będzie pierwsza mapa, którą odblokujesz, to jest ten tytuł, no, kutwa, no, ja tytuł, nie tunel. Mogę. Savage Coast. Savage ja nie Coast. Mogę. Tam są ciekawe rzeczy, demony. O, to ja tam chcę. Kurczę, co było wymagane? 14 poziom, czy...? Ojeju, nie pamiętam. Wydaje mi się, że to było... No, no, no. Po którejś misji fabularnej się tam dało przejść na poziom. Tak, ale było też ograniczenie leveli. Tak. A, nie mogę odpalić speeda. I zwiała nam. Już nie mogę, tak. Bo cały czas jesteśmy w agro. O, wbiliśmy daily kille. O, szaleństwo. Gonimy ją, gonimy ją. Ty ją bierz z lewej. Gonimy. Okay. I sprawdzamy, czy ma skotki. O, tak. Czekaj. Czekajcie, my z lewa przyjechali, nie? Trzeba jechać prosto. Joho. Są tu jakieś klasterki jeszcze, których ja mogłam nie mieć? O, tu będzie dużo klasterków. O tak. No bo już trochę tutaj nazbierałam, nie? Nie, tu ich gdzieś tak z twojej perspektywy niezebranych będzie z 20-30 jeszcze może? Poukrywanych w różnych dziwnych... O, chodź może tam na plażę, tam gdzie są te nawiedzone te. Madziu, chodźmy z tędy, bo tam nas nie było. Oj, czekaj, gdzie ty... Tam tędy też można. Wyjeżdżamy i w prawo, ulicą w prawo. To wydaje mi się, że myśmy tam na plażę do tych błękitnych ognisk z Madzią jeszcze nie lecieli. Tam to... A, dobra, ta w prawo też być może. No ale ładnie tu w sumie. Mhm. Przyznam się, że w takim miasteczku mógłbym mieszkać. To by było... To znaczy, największy minus to byłaby wilgoć. Bo od tego morza czy co to, bo to... No w sumie to wyspa to nad morzem czy oceanem, nie wiem. Prawo, Madziu. Prawo. A ja musiałam po samochodziku. Pytanie zasadnicze. Windows dzisiaj będzie miał aktualizację, bo nagle zaczęło mi chrumkać. I stawiam, że jest aktualizacja systemu w tle. Oczywiście, bo kiedy by indziej, nie? Ale mi też chrumka. Tobie też chrumka? Ale nie mówimy o 8CPP-ie. To już zjedzone noby. Nam. Szynki Pepy na josom. Puzzle swyde. Udało mi się, jadę krawężnikiem. I słup mnie zatrzymał. Ała, jeszcze mnie biją. A bo oni są jacyś sztywni. Wracamy na motor. Tych panów nie chcę. Trytą. Ale ten ogień, chciałem powiedzieć, z lufy. Demet, z rury wydechowej. Myślałem, że powiesz, że z dupy. Killer ma pompę paliwową. Tak to szło jakoś. Czy ja mogę tutaj tak blum i do wody? Tak, tam jest płytko zresztą. O, mam. O, znaleźliśmy klasterkę, ja nie widzę, ale tam jest. O, jest ten duży, chodź Madziu. Dodać ci wymęta, będziemy... Gdzie cię wcięło? A, tam. Tam jest taki duży, właściwie dwóch, chodzi mi o tego bardziej po prawej. Ojojoj. Żebyś go po prostu walnęła. My go dobijemy, ale to ci... Dziękuję.
Że noobem jestem, to na pierwszy ogień? Dzięki. I omzył. Omzył. A jego trzeba upolować, to nie jest trudne, bo on nie jest ciężki. Problem jest z tym, że on ma długi cooldown. Wziął się ten, rozpłynął. On się strasznie długo respawnuje, więc jakbyśmy na niego polowali do achievementa później, to trzeba by było czekać chyba z 30 minut, zanim on by się postawił. Pamiętam raz z misiaki czekaliśmy. A to ja raz tak miałam w Ajonie, wiesz? Też tak ekspiłyśmy, pamiętam, z Teo na coś. O, zło. Zło straszne. Którymi grałyście? Tymi niebieskimi czy tymi białymi? Tymi. Ze skrzydłami takimi? Eliosami, tak. Ty byłeś smokiem, nie? Tak. Czy jestem teoretycznie? No raz w tygodniu dalej jest odcinek. Ja wiem, że się w nim niewiele dzieje. Ty, nie no, masz demy. Możesz spokojnie zdjąć zombiaka. A ja sobie macam. A czemu wejść nie mogło? Wszystkie domy są zabite dachami, niestety. Prawie wszystkie tam są jakieś muzea otwarte, wiesz, nie to co u nas, kurde, chcesz iść w weekend, muzeum zamknięte, nie? Więc nie ten. Czekaj, bo wokół tego latały muchy i wokół tej też latają muchy, to ich może czym prędzej. Bo jak latają wokół zombiaka muchy, to... Zaraz Belzebub przyjdzie, nie? Tak, coś w tym jest. To co, chodź w lewo! Ty masz, misiaki, decomposing tors, czy co to jest? Tors mam. Okej, to można jechać, może... A co tu? Kile trzeba wbić i są ogniska, te błękitne ogniska to są ogniska kultystów. Bo tutaj są takie... Wydaje mi się, że fabularnie to jest zrobione tak, że tutaj były jacyś kultyści, których zaorało i teraz zostały ich zombiaki, nie? Ale... Mhm. Ale... Bo żywych kultystów to tutaj już nie ma, a żywych to w ogóle tu niewiele zostało. Ale to jest kolejny tors. A można podnieść. Albo i nie. Macie zwinęła? Tak, ja patrzę co tu dają. Nie, ja mam też. To albo zwinęliśmy w dwójkę, albo ten. Wydawało mi się, że mi się nie podniosło. Czcigodna, czy my tu mamy jeszcze jakieś, a nie, tam od questa jest, tam nie ma drugiego tego. To może na plażę? Chodź. Chyba, że coś tam psujesz. Psujem. Wiesz, idę. Aha, okej. Wiecie, czego mi brakuje w tej grze? Żeby można było takim motorem, wiesz, pojechać do mechanika i na przykład go przemalować. Żeby one były edytowalne. No, ulepszenia, no. No to Saints Row? No. W Saints Row dwójce to było pięknie zrobione, nie wiem jak tam dalej, bo nie grałem w sumie w trójkę. Też. Za bardzo. Trójka, czwórka też spoko było, no. Tak. Czwórka to już było to z takimi mocami paranormalnymi na każdym kroku? Okay. Tak, ale w podstawce mi się na przykład to nie podobało, ale już w dodatku bardzo. Ten Get Out of Hell, czy...? Tak. Get Out of Hell. Tak, bo tam dochodził ten Vlad, dochodziły jeszcze jakieś wampiry, coś tam, nie? I to wyglądało tak, no, bardzo realistycznie, nie? Tak na dobrą sprawę. Córka Vlada Nelson, no. Nie mam pojęcia, o czym mówicie, ja tylko zastanawiałam się nad kupieniem tego produktu, ale... Ja nie grałam, oglądałam, ale ona dla mnie była mistrzowsko napisana. A to jest klasterka, ja chcę. Cia. Cia. O! Przybierzeli do Betlejem. Oj, padłam. Cześć. Ech. O. Izu. Weź się suń. O. Nie, zasłaniamy. Nie. Lau. Widzisz te wielkie takie cusie tam daleko? Te takie słupy? Tam, nie. Takie wystające macki z wody. Jakby tam daleko. Czy nie masz aż tak daleko? Loading chyba distance. Tak daleko nie ma, musiałabym się przejechać bliżej. No, możemy podjechać, bo to się na to da wejść w sumie. Tam są, wiesz, demony... A to widzę, no. Tam są demony na... No, może nie na endgame, nie są jakieś mega mocarne, ale są na maksymalny level, także, że na... Tutaj na levelu 6, jak tam wbijasz i tak morduje, nagle wyskakuje na ciebie mob, który cię jednym ciosem tak BUM! Lejesz, nie macie. To tak jak ostatnio tamten, co próbowaliśmy go pokonać? O tak. Tylko tamten jest z questa, a ten jest z rury wydechowej.
Nie udało mi się. Temat. Najgorsze jest to, że jak się na tym motorze wjedzie do wody, to motor znika i się zaczyna normalnie biegać. Tak. O, Local Bounty tu też jest. Zapomniałem o jego istnieniu. Z koteczkami. Kotecki. A, coś mnie bije. A ty na 6, a nie na 15. Dobra. Pełzał gdzieś tutaj ten duży. Widziałem go przed chwilą. Czy mi się zdawało? Nie wiem. Nie przyuważyłam. Wydawało mi się, że gdzieś go widzę. Dziękuję. I go nie widzę. Gdzie jest ten duży? A wiecie, że jak dobrze pójdzie, to ja dzisiaj 7 level lubię? Więc może jeszcze tego jednego poklepię, to mu wystarczy. On taki niekoniecznie atakujący, nie? Ale jak trafią, to, to trochę demów mają. One obszarówkę robią, nie? Tak. Szukam tego dużego bydlaka, bo z niego będzie sporo expów. A tam z tyłu? O, jest! Dobra, schowany. Tak. Tutaj. Ha. A my jak w grupie jesteśmy, to dla mnie... Aha, też expy lecą, widzę. Już. Tak. To mi spamik, Sysiu. Nie spamuj. Kurde, co on się chowa za tym tym? No, come on! No Jezu, może wstydliwy, nie każdy ma parcie na szkło tak jak ty. Teraz jego klepnę. O! Tylko uważaj, uważaj, bo jak on cię trafi, to... A chyba bardziej taki, no... Nie, on się oddawał. Wiej z tego kółka! Wiej! Ja se drepcę. Ale on to ładnie zrobił. Kierpce masz takie, tak? Zdechło było? Zdechło było. Zdechło. 15 level, a patrz, klepaliśmy trochę, nie? Tak, bo mówię ci, to jest ten, co jest źle zeskalowany, że pisze 15, a on jest na 50. Wrażenie, że to jest tak, że to jest ten specjalny champion i on jest na 50. Tak, ale żebyś się ten, tam dalej jakbyśmy poszli za lotnisko, bo my jesteśmy w sumie niedaleko tego lotniska, to tam dalej jest spalona ziemia, to się Lair nazywa i to jest lokacja, w której masz moby z takiego hardego endgame'a, znaczy się jak masz maksymalny level i dobry sprzęt, to wciąż masz za mało, żeby tam biegać, nie? Tam się biega z całą ekipą dobrze zrobioną, z buildami, ze sprzętem, takie coś w stylu otwartego rajdu na mapie? Wchodzisz drużyną... Wydałem oczywiście na DPS, heal i na tanka. Tak. I tank próbuje przeżyć, ktoś go próbuje wyleczyć, a DPS-y próbują go w moba jednego w tym czasie doklepać, zanim przerzuci agro na kogoś innego. Co prawda, jak się ma dobrze złożony team, to tam idzie gładko dość. Ale my z Misiaki w dwójkę, to tam jednego mogliśmy troszkę popieścić, a potem się robiło gorąco, nie? Tak. I trochę za gorąco. Ale to co tu się dzieje? Co? A tu ta pani z mackami zamieniała... Czemu ona rzygała na tamtą drugą? Nie, ona zamieniała zwykłego zombiaka w tego poda takiego. Aha, z tego z jajem. Tak. O, zobacz, tak po prawej masz kolejnego. Wini, Widir. Mhm. Wow. Więc no, nawiązanie do Wani Widi Vinci. Troszkę latiny. Owszem. I teraz po głowie mi będzie chodzić, czy jesteś szalona po łacinie. Złaska nie, ziemię. Mi będzie chodzić ta piosenka, która leci na koniec tego Asterixa i Oberixa, Misja Kleopatra. Nie widziałem tego filmu. Ja ostatnio oglądałam, czekaj. Te amo, na końcu tam leci. A, jest, ale to jeszcze w windzie. Tak. Okej. Potem jeszcze coś innego było. Żyś... To ogień. Ogień? A w sumie wiesz, dobre pytanie. Ciepełka. Ty, ale to też był... Priorytety trzeba mieć, no. No. Ciepełko to mi się z kolei kojarzy z głupim i głupszym i to nie jest najlepsze skojarzenie. A wiem, po której stronie. To było złe. Ciepełko. Jej. Joho. A w sumie możemy wbić do tego layera i zobaczyć ten, jak bardzo dostajemy baty.
To chodźmy. Bo tam jest fajny efekt graficzny. To jedziemy. Madziu, mów jak coś na ciebie... Twoja odpowiedzialność. No i tak wszyscy zginiemy. Wątpię, żebyśmy mogli. A czy bardziej chodzi o to, żebyśmy tam weszli, żeby Madzia zobaczyła, jak efekty się zmieniają. Ej, to chyba wodą musimy lecieć. Wydaje mi się, bo będzie trudno ominąć. Dobra, jeszcze tylko zarzucę. No, to się pływa. No. Tak, na głębszych wodach normalnie się odpala pływanie. I nie można atakować wtedy. Tu jest ściana. Ojej. To było złe. Będzie. Biegnę. Ej, nie ma w tej ciężarówce na przykład klasterki albo czegoś? Tej za nie, nami? Nie, nie zaglądałam jej. Nie, nie ma. Okej, okay, dobra, bo zazwyczaj w takich miejscach twórcy gry umieszczają właśnie klasterki i inne takie. Te w Guild Warsie dwójce chodziłam i znajdźki szukałam No, to była największa frajda. I te wszystkie jumping puzzle. Oh, well. To była piękna gra kiedyś. Taka piękna. Musieli ją zrąbać. Nie w dwójkę, tylko pogrywałam troszkę. Tutaj, po tych beckach da się na drugą stronę. Juhu! Do wody. Płyniemy. O, po prawej jest niewidzialna ściana, nie da się. Się wziąłem i odbiłem. To będzie tutaj, czy jeszcze nie? Tak, wchodzimy. I mów jak wrażenia. Trzęsie się. I te takie czarne żyłki jakby. Wow, no. Creepy strasznie to jest. Moment, chwila, jak tu jesteśmy, szybka zmiana broni. W sumie, dobrze, że przypomniałeś. Bo jak nas coś przyatakuje, próbujemy jakiegoś solo potwora tutaj wyciągnąć, zapewne nam się nie uda, ale numer jest taki, że Madziu, no spróbuj go trafić i nie dać się trafić, no. Okej. Okay. Jesteśmy ready? I tak zapewne. Tak. On ma 50 poziom. Nie uważaj! No, nie zdążyłam. Dobra, to my spróbujemy tutaj nie zginąć. Kurde, nie wykorzystałem czerwonych tych. Aj, nie zdążyłam chwilę zarzucić. No, to tak się bawi w lejerze. Jakbyśmy byli dobrze przygotowani z ustawionymi chwilami z misiakiem, może jednego byśmy zdjęli. Ale to jest takie tam shenanigans. Co, spawnimy się tutaj, nie? Na miejscu. Tak, jakbyśmy mieli chociaż jednego tanka, to nam byłoby o wiele lepiej. Tak, ale takiego tanka z prawdziwego zdarzenia, który jedyne co umie to tańczyć. To jest, musimy tankować. Ale nie, to wtedy jest alkoholik. Tak też. Potrzebujemy ktoś, kto umie tańczyć dla nas, a ten... Piotr? Nie wiem. Nie, ja nie trollowałem, jestem grzeczny i miły. Wcale nie, ale wiesz, jak Piotr, jakbyś chciał grać i chciałbyś być tankiem, to my chętnie. Kto tam? Gonimy go! Demet, to jest ktoś, kto grał w TSW, nienawidzę go, bo ma tego specjalnego hoda. Że zostawię klasterki. Uwaga, bo to jest pułapka, w którą można wejść i przytrzaskuje. Śledzimy? Trollujemy, biegamy za i nie robimy nic, po prostu biegamy za i patrzymy, tak? Demet! Ale nas będzie to agrowało, a ją nie. Ach. Nie wiem, w którą stronę teraz poszła. Wybiegał tam na zewnątrz. Co? Krap, no. Właściwie to ja mogę wrócić do swoich siejowych broni. No, biega sobie. Tan. Ha. Madzi nie dość, poszła dalej do lejera. Ja patrzę, czy tu ja mogę wpaść. Ale fajny ołtarzek by z tego był. No. Z czego? A może tu coś jest tak w ogóle? Bo tu są questy do lejera. Jak pójdziecie w... to w tamtą stronę, tylko ja się boję tam iść, bo tu nas zdejmują na hita na razie. W chwili obecnej. No dobra, robimy pogo party. Jak ten piesek, ten Franz czy coś w reklamie, co zwierzaki robią jak ten. Filmu nie widziałem, ale tam była scena, jak ten piesek właściciel wyszedł. A, sekretne życie tych. Tak, zwierząt. Pudel ten, tak. No,
I jak właściciel wychodził, ten, nie wiem jak on się tam nazywał, Leonard Franz, czy co to było, odpalał heavy metal, taki... No to sobie tak wyobrażam, że Grażyn takie coś robi jak ten, jak ja wychodzę. Do pracy. To co? Kończymy tutaj na Pogo Party. Ja wam dziękuję, że byłyście. A nie ma sprawy. I co? Widzimy się przy dobrych wiatrach za tydzień, przy złych wiatrach będziemy kichać. I dziękuję. Tak, tak, Marcinek nadciąga. Akurat jak jest to święto, czekaj, Dzień Marcina, czy Święto Marcina, czy jak to się tam jest nazywa? Jest Święto Marcina, tak. Tak, te rogale marcińskie. Zawsze mi się wydaje, że to są marcinkowskie, nie wiem dlaczego one są marcińskie. Dzisiaj w ogóle z pracy... Dzień Marcinkiewicza. Wow. Dzisiaj z pracy mnie wysłali, żebym kupił współpracownikom. I tak, jak wchodziłem do teściaka, to widziałem, o, tam są, tam będą, dobra. Łapię wszystkie produkty po drodze, podchodzę do stoiska, a nie ma ani sztuki, takie... A to jest słodkie? Chyba tak. To wydaje mi się, że to jest... Ja nie znoszę słodkiego pieczywa. Ja mam wrażenie w ogóle, że Allegro ma jakąś akcję związaną z tymi rogalami. Allegro ma z tymi rogalami? No. Allegro ma 18 lat, może pić alkohol. To też. No, a mogliby sprzedawać, nie wiem czy nie sprzedają, nie, chyba nie. A pewnie tak, w sumie. Wino sprzedają. Sprzedają wino? Tak mi się wydaje. Jakieś kombuchy szukałam, to było. No w sumie. Jeszcze o gęsinie ostatnio głośno było, że na świętego Marcina, dobra z gęsina, czegoś takiego, jakieś takie tandetne rymowanki tandetne, ale no, zjadłem, nie? Ale ja bym zrobiła taką z taką ze śliweczkami w miodzie, tak, z tym szkodą, o to tak. Dobra, widzę, kończ, idziemy robić. Dobra, to ja wam dziękuję, że byłyście, wam dziękuję za uwagę i co? I do następnego, hej! Bum! Dobra, ale z czym to? Pokroić... Z ryżem. Z ryżem, ale wyobraź sobie na dno wrzucić pokrojoną porę w talarki i położyć na tę gęsinę właśnie. Pora. Z miód. Tak, pora. Pora? To jest pora, a nie porę. Pora. Pora na porę. Por na dobranoc położyć, to znaczy na dno, nie na dobranoc. I w tym to robić. I tak jeszcze tym takim... O, ja mam w ogóle sos z agawy. Zaraz ci wyślę przepis, bo to Pascal robił. Albo okres, nie wiem, jak nie rozróżniam. Pascal Brodnicki. Że Pascal Brodnicki, a że nie wiem, który. No. Ale swoją drogą ja zawsze z głowy, to ja nie z przepisu lecę. Ja teraz improwizuję. Jak nie umiałam gęsiny właśnie robić, to znalazłam jego przepis. No i stąd się nauczyłam. Demet. To tak wszystkim głodnym na koniec dedykujemy. Pa, pa.